Witam wszystkich na kanale. Dzisiaj Wam pokażę, gdzie można znaleźć łuk na operację wirus. No i pogramy trochę tym łukiem oczywiście też od razu. No to przejdźmy do gry. Nie ma co. Ja oczywiście ten łuk już mam odblokowany. Ja Wam pokażę, w którym miejscu możecie go znaleźć na tej mapie. On jest całkowicie za darmo. Odblokowujecie wtedy ten łuk widmo od razu, nie robiąc żadnych zadań, po prostu nie musicie nawet premium mieć. On jest za darmo tylko na tej mapie ogólnie do znalezienia. Jest dokładnie zaraz, to było tak, tu było A, B, i nawet nas odrodziło w pięknym miejscu. Jak zauważycie, mamy taką super grotę na operacji wirus, gdzie znajduje się dokładnie w tej skrzynce. Trzeba rąbnąć, o, no i zostaliśmy oślepieni. Przez jakiś czas nic nie będziemy widzieć. No i tutaj w tej skrzynce mamy łuk, jak widzicie. Jest łuk, weźmiemy go, oczywiście mamy go ze strzałą jakąś trującą, czy coś w tym sensie. I jeśli go weźmiemy, odblokujemy widmo. No i będziemy go już mieli na stałe w karabinki, z tego co wiem, co teraz kojarzę. Ja gram ogólnie z tym lepszym strzałem. O Boże. Oczywiście zamiast wziąć nam dać zabić, to muszę nas strzelać. No, nawet tutaj mamy kolegę, który też gra łukiem. Jak widać, ktoś do nas strzela, bo nas zauważył. Ogólnie nie powiem. Gram tym łukiem już no kilka meczy. Nie jest wcale łatwe to granie tym łukiem. Wydaje się może. Podobne jest do grania, jak się grało w Battlefield 3 kuszą. Jeżeli nie jest aż tak łatwe to strzelanie. No w trójce jednak jeszcze szło szybciej nacelować i tak dalej. Ale tutaj jednak trzeba się trochę nadwyrężyć. O, jak widzicie. Ja nawet nie zdążę dokładnie wycelować. Najlepiej brać na jakąś odległość gościa i wtedy dopiero palnąć go. Ogólnie tyle z mojej strony. Z gadaniem pokazałem Wam, gdzie możecie znaleźć ten łuk na tej mapie. Teraz jak chcecie, to będziecie oglądać całą resztę rozgrywki. Zobaczymy, czy to wygramy, czy przegramy. Pożyjemy, zobaczymy. No, jedziemy, kładam. No, tu mamy oczywiście z respa naszego. No, rozjedziemy kościołem, że może się uda. Rozjechać, bo się nie uda. Coś pięknego. Już mamy gościa. Ja mam podpalająco, zapomniałem o tym. Już nie mam tylko jeden. Jestem sanitariuszem, czy jest stary? Nie, leżę. Nie ma co, przejmujemy punkty. Oj, kolego. Wiecie, całe to strzelanie z tego łuku nie jest tak łatwe. Jak się wydaje. Raz trafiam, raz nie. O kurde. No tak. Tylko jeszcze niedaleko. Okay.
przy okazji pokażę wam wszystko, co można znaleźć na tej mapie, jak to wygląda. Kto jeszcze nie ściągnął, polecam bardzo, żeby ściągnąć, żeby pograć na tym dodatku, bo opłaca się. I to bardzo. Jest to mapa zrobiona przez społeczników Battlefielda, czyli przez graczy. I jeśli chodzi o samą grę, to się bardzo opłaca, bo mapa jest bardzo zróżnicowana, bardzo fajnie się na niej gra. Można wiele rzeczy znaleźć, odblokować. Tak samo, no przy okazji, jak już jesteśmy, to wam pokażę. Jest też opcja, o ile mnie zabiją. To jest do wzięcia. No i dostaję. Na tej mapie możemy też znaleźć karabin przyrobiony do helikoptera. Jest to ciężki karabin maszynowy. Znajduje się on gdzieś w tym obrębie. Jak widzicie, mój palec tutaj przy punkcie B, tutaj na tym krańcu, tu dokładnie jest ten samolot. Jest to helikopter. Helikopter, jest to zestrzelony helikopter. Przy nim możemy znaleźć karabin maszynowy. Lecz zauważycie pewną rzecz w nim. Nie można nim przycelować. Tak jak na przykład łukiem przycelowujemy i widzimy nasz celownik. Nie możemy nim przycelować. Nie da się po prostu. Jest to... nie wiem, czy jest specjalnie zrobione... ogólnie ten karabin jest bardzo OP właśnie, bo jeśli strzelamy z boku, tak jak go trzymiemy, to i tak zabijamy dość często przeciwnika, który jest ostrzeliwany z naszej strony. Jak widzicie, jest tu niezła walka. Ogólnikowo ja sam nie wiem, gdzie już kurde mam strzelać. Jak wyjdę, to pewnie dostanę. Znając życie. Spróbujemy to fajnie rozegrać. Właśnie, o to mi chodziło. Zasrane shotguny. Coś, co po prostu wkurza chyba wszystkich już w Battlefieldzie 4. Są za bardzo... trzeba mu podziękować ślicznie. Są za bardzo OP ogólnikowo. W Battlefieldzie są, no, są za dobre. Moim zdaniem powinni wziąć, zrobić tak, że będą jeszcze gorsze te shotguny. Wszyscy, każdy kto gra, to przeważnie można spotkać na każdej mapie gościa, który gra shotgunem. Jest to po prostu głupie. O, mamy i też. No, jak widzieliście, jest ten helikopter tam. Właśnie znajduje się ten karabin maszynowy, o którym mówiłem wcześniej. Jeśli go weźmiecie, no to macie go przez do tego momentu, kiedy ktoś was nie zabije. Ja ogólnie będę się starał tutaj wam pokazać jak najwięcej na tej mapie. Więc sami widzicie, jaka tu jest rozgrywka. Tu jest dużo otwartego terenu, są pewne problemy, jeśli chodzi o bieganie, bo wystarczy jeden głupi ruch. Jesteśmy w dupie. Tak jak ja teraz. Kurczę. No gościu nie wskoczy. Tak. No łatwo. O Matyldo. No i... pięknie, ślicznie. O, mamo, zauważył. Ogólnie jeśli chodzi o karabin, nie mamy szans za bardzo łukiem, jeśli ten, który do nas strzela, nas widzi. Mamy tak małe prawdopodobieństwo, że go zabijemy po prostu tym łukiem, że to jest masakryczne. Jeśli on jest odwrócony lub my go widzimy,
tak teraz on nie zauważył w ostatnim momencie, to go zabijemy, ale jeśli kogoś już ma w nas skierowany ten karabin, jest po nas. Nie zdążymy nawet strzelić. Dobrze, już dostaniemy. Więc łuk, no to tak jak kiedyś Robin Hood strzelał, tak trzeba strzelać. Bo inaczej to sobie nie postrzelacie z tego. I są różne oczywiście bełty. Bo jest bełt, którym możemy ogólnie... Którym możemy strzelać na daleko, czyli bełt lekki. Jest bełt ciężki, ten, który ja akurat używam. On jest z końcówką taką metalową. On nie lata za daleko, ale ogólnie też jest bardzo dobry, bo ma największe obrażenia. Potem jest bełt, który może nam przeciwnika właściwie uszkodzić lekko. Jest bełt wybuchowy też. Ja powiem, że nie. Bełt wybuchowy. O cholera. Bełt wybuchowy, którym też zabijemy gości, lecz próbowałem na czołg, sam już mówię od razu, nie próbujcie. Nie uszkodzicie go, ani nie zadacie mu żadnych obrażeń, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o ten bełt wybuchowy, jest bardzo właśnie taki niewyrukurowany. Jeśli strzelamy na dalszą odległość i nie trafimy za pierwszym razem, polecam właśnie strzelić od razu z karabinu, pistoletu. Właściwie zależy kto z czym biega, bo jak biegamy z 93R, to jest półautomatyczny pistolet. Więc w tym momencie mamy większe szanse. Się pobawimy trochę z chłopcem. Czemu nie? Kilka kost założyliśmy w tej ogólnie grze już. Też. A jak na razie może mamy szansę na wyrównanie tego i wygranie. Bo musiałaby się moja drużyna trochę pozbierać z tego co widzę. Jeśli będziecie chcieli więcej takich gier, to piszcie w komentarzach. Ja chętnie coś pogram jeszcze. Nie powiem, że z Pawłem to masakra czasami jest. No tak, teraz nie trafiłem za pierwszym razem, no i jest po wszystkim. Jak widzicie, dupy nie urywa. Jednym słowem, bo się nie jest najlepszym nigdy graczem, jeśli się gra z samym łukiem. Chyba żebyście grali z łukiem, z czymś jeszcze, to może coś jeszcze ugrać. Tak jak ja. Ja nie gram z samym łukiem, ale gram pistolet łuk, tak na przemian. Najlepiej właściwie moim zdaniem i coś jeszcze ugracie, jeśli o to chodzi. A jeśli chodzi o samą grę, jeśli chcecie się pobawić, no to łukiem możecie sobie poszczelać w każdej chwili. Pojedziemy z gościem, który nie umie kierować w tym momencie, z tego co widzę. Nie znając naszej drużyny. Będziecie chcieli zobaczyć coś jeszcze, bo jeśli ogólnie to mam premium, więc mogę wam wszystkie mapy pokazać. Więc nie ma co, możemy na każdej mapie pograć. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli znowu zobaczyć. Jakie mapy ewentualnie, jeśli chcieli zobaczyć. Postaram się wam to pokazać. No aha, jak widzicie łuk się chowie, jeśli się położę. Jeśli klęczę, mogę mieć łuk. Bałogardu. Tak na razie wygrywamy. Z tego co widzę. O kurczę. Zatworzymy pojazd. Zróbmy pojazd na południe od was.
Nie wiem, czy tam jest. No, pięknie. Tak jak wam mówiłem, wezmę od razu ten karabin, żeby wam pokazać. Znajduje się on tutaj. Weźmiemy sobie go. No i oczywiście możemy strzelać. Nawalać jak Rambo. Z niego. Tylko, no, niestety, gra się skończyła. Jak widzicie, mamy końcowy, tu się wodospad leje, wszystko pięknie, ładnie. No tak jak mówiłem, z łukiem trzeba jednak trochę pograć, wtedy jak, jeśli ktoś się nauczy, to już będzie ogarniał potem, no to już jest bez przeszkód gra. Zapraszam do następnych filmików. No i jeśli chcecie jakieś dodatkowe rzeczy, no to piszcie oczywiście, wszystkim się zajmę. Jeśli chodzi o Battlefielda, tak jak żeście widzieli, Hardline jest, czwórka jest, możemy grać, możemy robić filmy. No i do widzenia, cześć i czołem, do następnego. Na razie.